Dzień dobry Państwu, witam Was z rana. Wy oglądacie ten film wieczorem, a ja Was witam z rana. Jestem nieogarnięta, więc czas się wspólnie ogarnąć. Co tu się w ogóle dzieje? Co tu się dzieje? Mam, słuchajcie, herbatę. Mam całą torbę nowych kosmetyków. Wszystko, co tu będę Wam pokazywać, to będą nowe kosmetyki. I mam też torbę dla Was. Także w tej torbie z kosmetykami mam drugą torbę kosmetyków. I to jest dla Was i widzicie już po nazwie Pupa Milano, czyli po włosku lalka, wiodąca marka włoskich kosmetyków. Dzisiaj będziemy testować. Dodatkowo mam nowości, zupełne nowości, marka Sampar z Paryża. Także co? Przechodzimy do Get Ready With Me. Dawno nie było takiego Get Ready gadanego. Wszystko będzie nowościami, także spinam swoje włosy, żeby nie przeszkadzały i będziemy się malować. A makijaż chciałabym mieć dzisiaj. Marzy mi się makijaż, słuchajcie, w chłodnych tonach. Przyznam się Wam, w chłodnych tonach, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może w końcu nie wyjdzie znowu pomarańczowe oko. Oczywiście witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z Wami w komentarzach i rozmawiamy na żywo. No i tak, dzisiaj będziemy właśnie testować markę Sampar. Od tej marki zaczniemy, bo dostałam od nich kilka nowości, za co bardzo dziękuję. Podlinkuję Wam te nowości na dole. Są dostępne w Douglasie. Ostatnio byłam właśnie na Beauty City Douglasa. To była pierwsza impreza Douglasa ze wszystkimi nowościami ich wszystkich marek. Będziecie mogli to zobaczyć na vlogu. I właśnie przy stoisku Sampar było wielkie poruszenie. Wiecie, bardzo dużo osób było zainteresowanych tą marką. Nawilżająca maska serum na ratunek skórze. Wyjmij z saszetki dwie części maski. To mi się podoba. W dwóch częściach będziemy to nakładać. Jedna górna, druga dolna, rozłóż na dwie części. Są to maski hydrożelowe, natychmiastowe działanie, ma skuteczność serum, ma silny przeciwutleniacz i skóra zwiększa zdolność zatrzymywania wilgoci do 120 godzin. Ja to mam długo potrzymać tutaj. Okej, ale wiecie co, w międzyczasie zobaczymy sobie, jakie tutaj mam rzeczy do przetestowania. Najpierw nałożę tą maskę, bo tak pomyślałam, że sobie w niej posiedzę. Dobra, najpierw muszę to delikatnie wyjąć, jest to bardzo mokre. Jest to emergency mask, czyli taka maska, którą nakładamy w razie potrzeby. O, pachnie różą, powiem Wam szczerze, tak bardzo ładnie. Mam tu jedną warstwę, będę się czuła jak super bohater, naprawdę. Ale to jest przyjemne. Ale to jest fajne. O rety, to tak chłodzi. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak mocno to chłodzi. Druga część. Podoba mi się, nawet sama góra mi się podoba, wiecie, żeby zdjąć opuchliznę na przykład z, wiecie, z oczu po ciężkiej nocy. I teraz dolna część. Muszę ją bardzo delikatnie nałożyć. O, jak fajnie. Powiem Wam, że bardzo dobrze przylega, naprawdę idealnie przylega. Jest mocno nasączona tą esencją, także super. Zajrzymy sobie, co tu jeszcze. Tu oczywiście nic nie marnujemy. Dzisiaj będzie tak totalnie na luzie, ja się nigdzie nie spieszę. Zrobię to sobie z Wami, naprawdę, tak wiecie, na totalnym luzie. Mam jeszcze trzy kosmetyki od Sampar. Jeden z nich dostałam właśnie na tym evencie i chciałam go przetestować, może tutaj nam się uda. Jest to Glamour Shot, tak to wygląda. I to, słuchajcie, wyrównuje skórę i ją jakby ulepsza. Jakby kryje pory i zmarszczki w jedną minutę, tak to jest napisane. Czyli będzie to coś, co nałożymy pod makijaż. Tak, jest to transparentny podkład wygładzający. Nie wiem, czy dzisiaj tego użyjemy, bo mam inne podkłady, ale pokażę Wam w każdym razie, że jest coś takiego. Tak to wygląda. I zobaczymy, czy ma to... Nie, to nie ma koloru. To jest coś takiego. Tutaj mam krem. Jest to So Much To Dew Day Cream, nawilżający, który ma sprawiać, że skóra będzie jeszcze mocniej nawilżona. Jeszcze to jest napisane, żeby pić wodę. Taki krem, Sampar. Bardzo ładne opakowanie z pompką. I jeszcze jeden kosmetyk. I tu słyszałam, że jest to ich hit. Francuska różana mgła. Mgiełka. Na make-up utrwalać, maro... Sorry, ale jak mówię, to mi spada. Ma tonizować i ma odświeżać w ciągu dnia. Także mgiełka w takiej formie jak lakier do włosów, coś takiego. Także użyjemy ją na koniec. No i słuchajcie, cały wór kosmetyków Pupa. Przede wszystkim nowości marki Pupa. Primery. Tego nie było w tej marce wcześniej. Prime Me. I są cztery primery do wyboru. Tutaj widzicie wszystkie. Jest primer taki uniwersalny, jest primer na zaczerwienienia, jest primer na zmęczoną skórę, na skórę z taką, wiecie, z pierwszymi zmarszczkami. Jest też nowy puder transparentny, matujący, jest też primer pod cienie. Także będę to dzisiaj też stosować. Jestem tego bardzo ciekawa. Mam też, słuchajcie, bardzo fajną maskarę All-in-One Vamp. Vamp to już jest taka znana seria marki Pupa. Jestem też bardzo ciekawa tej maskary. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Bardzo lubię takie tradycyjne szczoteczki, więc zobaczymy. Co tu jeszcze ciekawego? Mam tu ich kompaktową paletkę Mattitude, którą będę chciała użyć jako taką podstawę
mojego zimnego makijażu. Wyglądają pięknie te palety. Tak się prezentuję i chciałabym, żeby właśnie to była moja baza makijażowa. I jak gadam, to mi cały czas maseczka spada. Także kochani, ja teraz ucieknę się relaksować. Położę się chwilkę z maseczką. Posiedzę sobie na Instagramie. Wrócę i zrobimy sobie make-up. I krok po kroku będę Wam wszystkie te kosmetyki pokazywać, bo mam ich tu mnóstwo. I zostańcie do końca, bo mam dla Was rozdanie, więc widzimy się za kilka minut. Okej, okay, już zdjęłam jeszcze górę. Powiem Wam, że bardzo fajna maska. Czuję, że ta maska naprawdę fajnie chłodzi. Dobrze nawilża. Przepięknie pachnie różą, ale to nie jest taki zapach różany, jak wiecie, szafa babci, tylko naprawdę taki bardziej ekskluzywny zapach różany. Nic nie marnujemy, reszta w dłonie. I chociaż buzię mam już na maksa nawilżoną, to chcę użyć troszeczkę tego kremu, żeby zobaczyć przynajmniej jaka jest konsystencja, także naprawdę odrobinę użyję sobie tego kremu. Ale ładnie pachnie. O red, jak ja lubię taki zapach. I słuchajcie, pomyślałam, że nie będziemy używać primera tego upiększacza z Sampar, bo chcę spróbować jednak bazy marki Pupa, bo to jest nowość i myślę, że wiele z Was będzie zainteresowanych. Także jeżeli chodzi o Sampar, to no tutaj tylko troszeczkę spróbowałam na sam początek, ale możecie zobaczyć tę markę na Douglasie, zostawię Wam linki na dole. Śledźcie też, wiecie, oni dają różne promocje czasami, także warto zerkać. I teraz kochani, jeżeli chodzi o Pupę, markę Pupa, czyli lalka po włosku, to jest naprawdę kultowa marka we Włoszech. Jak jestem we Włoszech, to ta marka jest wszędzie. Włoszki kupują produkty tej marki i uwielbiają. One są bardzo dobrej jakości, a są w takich, wiecie, średnich cenach. Na stronie Puder i Krem, to jest nowy sklep online, gdzie kupicie wiele, wiele marek, na hasło stylizację 25 do końca listopada macie 25% zniżki na całą markę Pupa Milano. Oczywiście te kosmetyki są też dostępne w Douglasie, też je tam znajdziecie, ale na właśnie Puder i Krem będziecie mieć taniej, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie zerknąć. A ja dziękuję Puder i Krem za przesłanie tych kosmetyków dla mnie oraz dla moich widzów. Prime Me, czyli ten primer zielony do cery zaczerwienionej i ten właśnie chciałam wypróbować, bo te zawsze mnie najbardziej interesują, ale możecie zerknąć też na te pozostałe, czyli właśnie te do zmęczonej, poszerzałej, starszej cery, a także do wszystkich typów cery. Ja spróbuję dzisiaj zielonego i jak zawsze spróbujemy na pół twarzy, on jest mocno zielony i zobaczymy, czy zniweluje mi zaczerwienienia. Tutaj mam więcej, więc nakładam tutaj ten primer i zobaczymy, jak on zadziała. Porównamy sobie strony. Ja uwielbiam testować zielone bazy, bo od razu widać na mojej skórze, która jest dobra, a która nie. Ma bardzo przyjemny taki świeży zapach ta baza. Dokładam jeszcze sobie na same niedoskonałości. I widzicie, że zaczerwienienia zostały zniwelowane. Wiecie, to nie jest tak, że to jest krem CC, który nakładacie zamiast podkładu. Natomiast nakładacie to jako bazę, żeby zdjąć właśnie to zaczerwienienie z Waszej buzi i myślę, że to zadziałało. Widzicie różnicę? Napiszcie mi na premierze, czy widzicie różnicę. Mi się wydaje, że różnica jest. Jako baza pod podkład to jak najbardziej fajnie. Okej, okay, teraz pomyślałam, że zrobimy sobie oczy, ponieważ chcę, żeby ta baza, ten krem, to wszystko mi się wchłonęło. Ta maska jeszcze dała taki efekt nawilżenia, mam naprawdę buzię taką mocno teraz nawilżoną. Czuję, że te kosmetyki były bogate. Także teraz zrobimy sobie oczy. I również jest tutaj z serii Prime Me primer do oczu. Widziałam, że jest też primer do ust, ja go tutaj akurat nie mam. No ale dobra, primer do oczu i on jest w kolorze jakby naszej skóry, trochę zmienia odcień i wyrównuję. O, widzicie? I jak zawsze nakładamy sobie Shadow Shields, które też Wam podlinkuję. Ja je kupuję na AliExpress, bo się najbardziej tam opłaca. Muszę uważać, żeby za mocno nie przyczepiać, bo mi bardzo naciągają wtedy skórę. I zobaczymy oczywiście, jak się będą te kosmetyki osypywać, jak zawsze przy każdej palecie. I teraz słuchajcie, użyjemy sobie tej paletki Mattitude. Ona jest bardzo, bardzo fajna właśnie taka jako baza pod Wasz inny makijaż, ale możecie też wykonać cały makijaż właśnie tą paletą i po prostu wiecie, zrobię sobie takie tło, a później pokażę Wam cienie, które po prostu uwielbiam, pokazywałam je Wam już w zeszłym roku, zobaczymy jak te będą wyglądały, no i robię sobie taką bazę brązową, ale sam makijaż będzie zimny, taki jest mój zamysł, już dawno nie miałam takiego makijażu, także troszeczkę się boję, a kiedyś non-stop robiłam sobie, słuchajcie, zimny makijaż, srebrny, szary. Szary to był w ogóle mój kolor w makijażu, ja nie wiem, szary, błękit. I przestałam i po prostu, wiecie, zrobiły się ciepłe odcienie modne. I jakoś się poczułam lepiej w tych wszystkich koralach, różach i przede wszystkim pomarańczach. I nie wiem, i przestałam nosić takie kolory. Tutaj są takie trzy bardzo fajne, bazowe kolory, które są idealne właśnie w tło. One są tutaj i ciepłe, i zimne, i neutralne. Ale takie tło właśnie chcę sobie zrobić, bo odkryłam, że na mnie najlepiej wygląda właśnie zimny makijaż, kiedy mam mimo wszystko jakieś takie w miarę ciepłe, neutralne tło. Bardzo fajne cienie, bardzo kremowe. Biorę sobie ten jasny matowy. I biorę sobie ten jasny rozświetlacz, on jest bardzo biały. To jest fajne w tej palecie, że mamy właśnie biały odcień i czarny odcień, więc
coś do mega rozświetlenia i coś do kresek. Także rozświetlenie jest dzisiaj, zobaczcie, praktycznie białe. Także ta paletka fajna jako baza. Polecam Wam bardzo. A teraz słuchajcie, coś, co Wam pokazywałam w zeszłym roku, co jest absolutnym sztosem marki Pupa. To są te palety Make Up Stories. Fantastyczne palety i do tej pory używałam tych trzech cieplejszych. Już Wam pokazywałam na wielu makijażach oraz na Instagramie, jak one są napigmentowane. A dzisiaj będzie Cosmic Queen, czyli ta najzimniejsza. Też jej używałam, ale nie tak dużo jak tamtych. Zobaczcie, to są takie kolory. I te cienie są fantastyczne, mają taką pigmentację. To jest w ogóle nie do opisania, jak one są fantastyczne, jak one są kremowe. Jak ja o nich powiedziałam w zeszłym roku, to one się bardzo szybko wyprzedały na Douglasie. Fantastyczne są te cienie, naprawdę. I jest dużo takich metalicznych, które przepięknie rozświetlają oko. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest właśnie mega ciepła paleta, ta Flame jest bardziej różowa, no ale ta Cosmic Queen jest właśnie najbardziej zimna. No i na tym chciałam się dziś skupić. Ona też tutaj ma ten taki fajny brązik, satynowy delikatnie. No to co, słuchajcie, no to w takim razie polecimy z tymi dwoma kolorami, bo one są takie bardzo chłodne i właśnie na tych chciałabym się skupić. No i chciałabym też tutaj włączyć to srebro, które mam tu, bo ono jest naprawdę intensywne. Także zaczniemy od tego szarego, stalowego koloru. Nie wykluczam, że użyję też czarny. Zobaczymy. To będzie takie dzisiaj zimne smoki. Teraz ten kolor taki brązowo-srebrny, brunatny tak naprawdę. Chciałabym nałożyć i tu zewnętrzny kącik i tu wewnętrzny, co będzie jak na mnie zupełnie czymś nowym w make-upie. Bo ja zawsze tutaj jednak rozświetlam. W zasadzie to mi te osłonki nie są potrzebne, bo prawie nic się tu nie osypało. Także ja mogę je zdjąć. I teraz biorę z powrotem ten odcień brunatny na mniejszy pędzelek. Lecimy na dół. I rozcieramy tę linię. Nadal mi się wydaje, że to wygląda bardzo ciepło. Nie wiem, czy Wam też się wydaje tak w kamerze. Mimo, że te kolory są w zimnej palecie, to one się nagle zrobiły na oku tutaj ciepłe razem z tym tłem. Ale nie bójcie się, zaraz nałożę to srebro i to wyziębimy. Także teraz zbitym pędzelkiem małym biorę ten srebrny cień i nakładam go na sam środek powieki. Ale wiecie co, wolę robić to palcem. Ja wolę te foliowe cienie nakładać palcem, bo to jest sama przyjemność i wmasowywać tutaj, wcierać ten pigment, to się tak błyszczy. To jest po prostu jakby nałożyć sreberko na oko. No to jest niesamowite. Sam pokruszony po prostu pigment. I tutaj aż do załamania powieki i do góry. Tak sobie dzisiejszy makijaż wymyśliłam. I na ten mały pędzelek biorę sobie ten, z powrotem ten cień. Mieszam go trochę z tym zimnym. I delikatnie tutaj zacieram te granice. Tak, o to mi chodziło, żeby tak się błyszczało dzisiaj. O takie oko mi chodziło, no. Mogłabym cały dzień siedzieć i nakładać po prostu te pigmenty. Tak bardzo mi się podobają. No, strasznie mi się to podoba. Mega sen efekt. Wiem, że teraz może Wam się wydaje, że to jest tutaj tak niechlujnie, bo oko nie jest, bo buzia nie jest skończona, że to oko jest ciężkie, ale poczekajcie, poczekajcie jeszcze chwilę. I mamy tu w palecie jeszcze taki piękny, zimny, biały kolor. I pomyślałam sobie, że wezmę dosłownie odrobinę i nałożę na sam środek tutaj, żeby zrobić taki efekt odbijającego się światła. Taki spotlight właśnie. No i słuchajcie, na dół jeszcze raz to srebro, już teraz pędzelkiem tutaj, gdzie jakby przechodzi, to tu w tym samym miejscu na dole robię również sreberko. Ale wiecie co? Palec najlepiej nakłada ten pigment z tej palety. Dobrze, że mam krótkie paznokcie teraz. W ogóle teraz będę nosić krótkie, mówię Wam. Teraz mam fazę na krótkie paznokcie. I to są tak długotrwałe cienie, one się po prostu kleją do powieki. To jest fantastyczna sprawa, zwróćcie na nie uwagę. No nie wiem, czy to jest Wasza bajka kolorystyczna, ale jak nie, to spróbujcie tych innych. Szczególnie Hot Flame mi się podoba. I słuchajcie, pomyślałam, że użyjemy sobie dzisiaj kredki na linię wodną. Mam tutaj kredkę w kolorze 52 i to jest idealna taka kredka beżowa. Możecie tu użyć srebrnej, szarej, czarnej, jak tam chcecie. Ja będę używać jasnej, żeby otwierać oko. I słuchajcie, ta ma tutaj z drugiej strony taką gąbkę, można to rozcierać, ale ja oczywiście tego nie będę robić, bo nakładam tę kredkę na wewnętrzną powiekę. I przez ten taki make-up a la spotlight oko się robi bardzo okrągłe, więc jeżeli lubicie ten efekt, to będzie coś dla Was. Teraz pomyślałam sobie, że użyję linera i mam tutaj Vamp w pisaku. Bardzo intensywny. I zrobimy sobie kreski, bo przy takim make-upie kreski muszą być. Po prostu muszą być. W ogóle zastanawiam się, czy nie przyciemnić jeszcze zewnętrznych kącików. Jeszcze może troszeczkę, tak odrobinę, jak sobie teraz patrzę.
Tutaj szczególnie w kamerze i wiecie, przy lampach mi się wydaje, że taki jest jaśniejszy ten make-up niż planowałam. Więc użyję sobie odrobinę tutaj tych, może z tej palety Mattitude, tego czarnego. I przyciemnię sobie tylko tutaj zewnętrzny kącik. No, myślę, że to dobrze wygląda. Mhm. Myślę, że lepiej to wygląda niż z drugiej strony. Mówię wam, to jest idealny czarny i idealny biały. W ogóle ta paleta jest idealna jako taka bazowa. Warto ją mieć. Słuchajcie, robi mi się make-up na Sylwestra powoli. Lecimy z linerem. Naprawdę lecimy z linerem. Łatwiej przy tym linerze maluje się samą tą końcówką. Czyli tak jakbyście pisały dosłownie flamastrem. Nie bokiem, tylko właśnie końcówką. Powiem wam, że bardzo ciekawy liner, bo on tak fajnie przyciemnia linię rzęs. Naprawdę bardzo, bardzo dobry właśnie do tej roboty, do przyciemniania tej linii rzęs, rozmazywania i wyciągania lekkiej takiej kreseczki. Delikatne kreski dziś zrobiłam, fajnie się nim maluję. Na pewno się polubimy. Tuż do rzęs, All in One Vamp. Już chciałam go dawno, słuchajcie, przetestować. Ma idealnie pogrubiać, podkręcać i wydłużać rzęsy. Zobaczymy, bo jak tusze mają robić wszystko, to często jest tak, że robią nic. Zobaczymy, co robi ten. O wow, podoba mi się. Fajnie rozczesuje. Rozczesuje, pogrubia i wydłuża. Ma fajną taką małą szczoteczkę, ale klasyczną i działa. I kolejna warstwa. Fajnie, bo to dociera, wiecie, do tych małych rzęs. No myślę, że tuż robi robotę. Ja widzę różnicę. Widzicie dużą różnicę? Myślę, że coś fajnego. Okej, zimno oczko jest i powiem wam, że dawno nie miałam takiego makijażu. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w całości. Ale póki co nawet mi się podoba. Coś innego na moim oku w końcu. Nie, żebyście nie narzekali, że tylko ciepłe. Fajne te paletki. Jeszcze wam tak na szybko pokażę. To jest coś pięknego, zobaczcie. Ze złotem. Hot Flame. Fiolety. Fioleto-róże, jak lubicie. I Nudes. To jest moja paleta ulubiona. Cuda. Tyle o paletach, tyle o oczach. A teraz buzia. Twarz. I pomyślałam sobie tak. Jeden z podkładów. Mam tutaj Extreme Cover. Bardzo chciałam przetestować. Zobaczymy jak kolor, bo mam 0,20. A zamawiałam je, wiecie, jak prosili mnie o wybranie odcienia, to zamawiałam ze strony i nie wiem, jak ten odcień 0,20 wygląda tak. I mam też No Transfer Foundation w dwóch kolorach do wyboru. To jest podkład, który się trzyma na buzi, nie rozmazuje w ciągu dnia. Kolor 200, on jest z pompką. O, i ten jest bardzo beżowy. Tutaj go mam, widzicie? I mam jeszcze 0,2. Tam jest taka dziwna numeracja. Jest bardziej różowy. Bo 0,2 jest tutaj. Czyli myślę, że ten 200 będzie idealny, ale ten kryjący również mnie ciekawi. Bardzo mnie ciekawi. Także tak wyglądają te podkłady. Teraz jak tak patrzę, to może ten kryjący bym wypróbuję ten No Transfer. Zobaczę, czy się nie będzie faktycznie przenosił. I teraz tak, podkład No Transfer ma mieć bardzo komfortowe wykończenie. Można go budować. No i zobaczymy, ja go sobie nałożę pędzelkiem. Bazę i nawilżenie już mam. Więc zobaczymy na pół twarzy, jak będzie wyglądał. Ale on pachnie, o rety. Nie wiem, jak wam powiedzieć, jak wam opisać ten zapach, ale jest to niesamowity zapach, taki coś z pielęgnacji. Pięknie pachną te kosmetyki do makijażu. Okej, już widzę, że jest to podkład z cyklu, nie widać mnie na twarzy. Widzicie, nie widać go, ale widać jakieś niedoskonałości, więc wezmę sobie jednak ten podkład Total Cover, Extreme Cover, żeby zniwelować te zaczerwienienia, bo niestety nie posiadam żadnego kamuflażu z pupy. On też ładnie pachnie. Uj, ten już jest gęstszy. Także dobrze, że mam ten Extreme Cover tutaj do testu, bo naprawdę jest to Extreme Cover. Wszystko zakrywa. A przy takim makijażu smoky oka, takim intensywnym, musi być idealna cera. No nie może być efektu, wiecie, naturalnej cery, gdzie coś tam może prześwitywać. To musi być full krycie, żeby to oko dobrze wyglądało. Oczywiście można i gąbku, ale akurat nie mam gąbki pod ręką. Kochani, akurat dzisiaj mam pędzelek. Nawet dobrze wygląda ten kolor. Bo się bałam, że on będzie zbyt różowy, a wygląda nieźle na mojej buzi. Także jest warstwa najpierw tego No Transfer. Ja sobie teraz zmieszam. I Total Cover. Powiem wam, że sama przyjemność używania tych kosmetyków. Wszystko jest dobrze napigmentowane, ładnie pachnie, dobrze się blenduje, ładnie się nakłada. Także tak wygląda ten podkład. Oczywiście jest to mocne krycie, no ale tego chciałam dzisiaj. Extreme Cover robi robotę dla osób, które mają cerę problematyczną. No i coraz lepiej to wygląda. Teraz przejdziemy do pudru. Jest to ten puder Prime Me, matujący puder transparentny. A, i to jest taki fajny, bo ma, wiecie, przesuwa się i porcjuje nasz puder. To jest fajne. Nie będzie wysypany. Powiem wam, że większość mimo wszystko pudrów nadal ma ten stary system, czyli że wszystko mamy rozsypane dookoła. I nakładam dużym pędzlem. O, matuje rzeczywiście mocno.
Korektor, korektor, co ja robię? Korektor, zapomniałam o korektorze. Wiecie, ja się tak zakryłam, że zapomniałam o korektorze. Cream Cover Concealer 002. Nie ma opcji, korektor. Ale fajny, z taką gąbką tutaj. Nie ma opcji, musi być korektor. Ja mówię, coś mi tu brakuje na twarzy. Coś jest nie tak. To korektor tu trochę. Ale by było, ale w topa. Dobra, ma wszystko zakrywać. Mam nadzieję, że tak będzie. Jak mogłam zapomnieć o korektorze? Przecież to jest podstawa mojego życia. Dzisiaj nie mogę się obudzić. Powiem wam, że mam taki dzień. Jest rano i jestem taka jakaś jeszcze. Wykończę sobie to tym zimnym cieniem tutaj. O, tu na dole. No i tak. Okej, to był podkład, korektor oraz puder. I teraz słuchajcie, Contour and Strobing Ready for Selfie Powder Palette, tak się nazywa. I jest to kolor 001, czyli ten jaśniejszy. Piękne rozświetlacze, piękne pudry rozjaśniające i piękne kolory do konturowania. Zacznijmy od pudru rozjaśniającego właśnie i nakładam sobie go tutaj, gdzie przed chwilą poleciał korektor, na środek nosa, tutaj na czoło i tu przez strefę T. Rozjaśniam sobie to, tak? Bronzer mamy trochę zimniejszy i trochę cieplejszy. Zaczniemy od zimniejszego. W zasadzie nie bronzer, tylko taki puder konturujący. O, muszę wam pokazać połówkę przecież. I nos. Także taka różnica między jedną stroną a drugą. I jeszcze drugi, ten cieplejszy bronzer do ocieplenia. A teraz czas na rozświetlacz palety. Już miałam kiedyś tę paletę i on daje taki subtelny, ładny efekt. Mhm. Bardzo mi się podoba. Nie ma tutaj takich dużych kawałków perłowych, takich, które nam, wiecie, by bardzo podkreślały niedoskonałości. To jest bardziej subtelny i taki elegancki. Ale no, daje efekt ładny. Uła, świeci się. No i czego nam tu brakuje najbardziej? To oczywiście brwi. Usta to usta, wiecie, zaraz się usta zrobi. Najważniejsze są brwi. I bardzo chciałam przetestować pomadę. One są w takiej formie, no wszystkie oczywiście są w tych czerwonych pudełeczkach. Tutaj mamy właśnie 003, a ja mam tutaj 001, najjaśniejszą. I do każdej pomady jest dołączony taki oto gadżet. Jest to takie mini cacuszko do malowania, mini pędzelek. No i 001 jest naprawdę jasny, mam nadzieję, że będzie dobry do moich brwi. Zobaczymy, bo mam jeszcze kilka innych produktów. Oni tego nie nazywają pomada, tylko że to jest krem do brwi. Faktycznie ma trochę inną konsystencję niż normalna pomada. Jest takie bardziej żelowo-kremowe. Takie, wiecie co, to jest trochę ma w sobie wosku, przez to skleja brwi ze sobą. No i właśnie trochę koloru. Nie chciałam dzisiaj lecieć zbyt ciemnymi brwiami, dlatego wybrałam najjaśniejszy kolor, ale tak to wygląda. Widzicie, nie są to w 100% takie wypełnione brwi, jak to jest przy klasycznej pomadzie, ale właśnie tak trochę koloru, trochę przeczesane. Jest to trochę inny produkt, to nie jest taka zwykła pomada. Tak właśnie podejrzewałam, dlatego poprosiłam też o inne produkty do brwi, żeby je wypełnić w razie czego. To mi się podoba, to jest taki koloryzujący bardziej wosk. I mam tutaj kredki takie cieniutkie. Brow Pro Micro, tak się nazywają. Kredeczki z grzybykami i bardzo, bardzo cienkie. O, mam nawet w kolorze blond tą kredeczkę. Czy mi tu wypełni te brwi? A na końcówkę wezmę sobie ciemniejszą. 002. Okej, okay, tak wyglądają te brewki. I teraz żel. Eyebrow Plumping Gel. I on ma kolor. Taką mini szczoteczkę. I tym kolorem też wypełniamy nasze brwi. Oni mają też żel przezroczysty jak coś. Ale interesował mnie właśnie ten. Ale fajna ta mini szczoteczka. Super. Fajnie można sobie też brwi uczesać. Ale mi się podobają te brwi. Ale fajnie. Ok, kochani, robię drugą brew i już do was wracam. I mamy drugą brewkę. Także powiem wam, że te brwi mi się podobają. Takie są konkretne do tego makijażu. Ale no nie wiem, coś mi w tych brwiach dzisiaj podoba. Wyglądają bardzo, bardzo, bardzo w moim stylu. Ok, to teraz jeszcze usta. Usta nam zostały. Czy ja wszystko użyłam? Chyba wszystkie kroki nic nie ominęłam, bo sobie tutaj wyłożyłam, żeby nic nie ominąć. I mam tu matowe kremy. Matte I'm Love Proof, tak się to nazywa. I to jest taka pomadka w płynie, coś takiego matowego. I mam kilka kolorów do przetestowania. 002. 003. I szukam takiego, który będzie mi pasował do makijażu. Różowy bardziej. I 005. I
wszystkie są różowe i wszystkie są do siebie podobne. Chyba pójdę w kierunku tego najjaśniejszego, 002. I tak jak krem do brwi, to te pomadki są bardzo, bardzo trwałe, więc zmywam je z ręki, bo no już jest ślad, już się wżarły. Bardzo długo się trzymają. Kochani, ja do Was wrócę za kilka godzin i podsumujemy sobie ten make-up, który teraz możemy obejrzeć z bliska. Czekajcie, jeszcze kolczyki. Oczywiście ode mnie ze sklepu. Oj, oczywiście srebro dzisiaj do tego srebrnego makijażu. Kochani, tak wygląda mój zimny make-up. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie, czy Wam się podoba, czy nie. Ja w innym wydaniu, w takim, jaki chcieliście u mnie zobaczyć, czyli właśnie mroźny, zimny make-up, już bez tych tylko ciepłych odcieni. Wiele osób lubi zimne odcienie, lubi srebro, lubi szarości na powiekach, także dzisiaj coś takiego innego jak na mnie, wiecie, no troszeczkę inaczej to wygląda. Wyglądam tak troszeczkę, mam wrażenie, groźniej. Nie wiem, może mi się wydaje. Trochę inaczej, trochę jestem taka, jestem trochę inna niż zwykle. Dajcie mi znać w komentarzu na dole oraz na premierze, która wersja Wam się bardziej podoba, w makijażu ciepłym czy w makijażu zimnym. Jestem bardzo ciekawa, co napiszecie. Jestem zachwycona jakością tych kosmetyków, są fantastyczne, także serdecznie Wam polecam, sięgajcie po nie. A teraz przechodzimy do rozdania. I na sam koniec dla tych, którzy czekali, dla moich widzów, mam tutaj, już otworzyłam, mam tu, słuchajcie, taką fajną paczuszkę kosmetyków. Także już Wam mówię, co jest w tej paczce. Przede wszystkim puder, który Wam dzisiaj pokazywałam z serii Prime Me. Po drugie, fantastyczna paleta, którą dzisiaj Wam pokazywałam, ta przejściowa do każdego makijażu. Możecie nią zrobić make-up samodzielnie, a może to być Wasza baza pod każde inne błyszczące cienie. Mam dla Was też ten tusz, który jest fantastyczny, świetnie pogrubia rzęsy. Mam dla Was również kredkę Multiplay w kolorze 19 i mam dla Was fantastyczną paletę do konturowania, której dziś używałam i jest to kolor, kochani, jest to kolor 001, czyli ten, który dziś na mnie widzieliście, będzie pasował w większości, myślę, dziewczyn, które mają jasną karnację. A zasady są bardzo proste. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, żeby śledzić puder i krem na Instagramie. Zostawię Wam ich link na dole, będzie w regulaminie. Pamiętajcie też, żeby śledzić stylizację oraz sklep stylizację na Instagramie, czyli musicie śledzić 3 profile. Będę się z Wami kontaktować właśnie, jeżeli chodzi o wygraną. No i to jest właśnie podstawa, żeby śledzić nas na Instagramie, bo tam będą informowani zwycięzcy. Jeżeli nie macie konta na Instagramie, wystarczy je założyć. Będziecie mieć po prostu konto do konkursów. Po drugie, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, to też jest warunek, ponieważ jest to rozdanie dla subskrybentów. A po trzecie, napiszcie mi w komentarzu na dole, które z pokazanych dzisiaj kosmetyków masz ochotę natychmiast kupić po tej demonstracji, który na Tobie zrobił największe wrażenie. Jestem bardzo ciekawa, który kosmetyk Wam się najbardziej spodobał. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo mi się spodobały produkty do brwi, ale jestem zakochana po prostu w palecie do oczu, bo daje tak piękne rozświetlenie, tak piękny błysk, ale również podoba mi się ta paleta właśnie bazowa. Matitude, bardzo fajna. No i cała kolekcja Prime Me, również wymiata i tusz. No nie, no dobra, nie będę tutaj mówić, bo zaraz po prostu wszystko mi się podobało dzisiaj. Także dajcie znać koniecznie w komentarzu, weźcie udział w tej zabawie, weźcie udział w tym rozdaniu. Jest to specjalnie dla Was organizowane przez puder i krem. Pamiętajcie o zniżce na hasło stylizacja 25 do końca listopada. Możecie sobie coś fajnego z marki Pupa kupić. No jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli lubicie Get Ready With Me, zostawcie kciuki do góry, a będę nagrywać częściej. Dziękuję Wam serdecznie, no i będę teraz nagrywać kolejny film w tym makijażu. No i widzimy się za kilka godzin, gdzie pokażę Wam, jak ten make-up wyglądał po paru godzinach. Dobra, kochani, uciekam, buziaki, pa, pa. Cześć, kochani, nagrywam podsumowanie tego makijażu, tak jak obiecałam. Powiem Wam, że jedynie trochę zaczęłam się świecić, ale już minęło kilka godzin, od kiedy go zrobiłam. Oczy bez zmian. Natomiast usta, jak widzicie, zjadły się od środka, od picia, od jedzenia, więc tak to wygląda. Moim zdaniem kosmetyki są bardzo trwałe, także dajcie znać, co sądzicie i czy Was zainteresowałam. No i dziękuję Wam za dzisiejszy film, za dzisiejszy test. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, zostawcie kciuki do góry i zapraszam na kolejną premierę. Widzimy się jak zawsze o 19:00. Pa, pa, kochani.